Rozpościera się z niej piękny widok na malownicze miasteczko, jakim jest Szczawno-Zdrój. Wzniesiona na skalistej skarpie wieża świętej Anny doczekała się gruntownej rewitalizacji. Znajdujemy się przed wieżą Anny w Szczawnie Zdroju. Wybraliśmy taki dzień, żeby zrobić konferencję prasową, inaugurację remontu wieży Anny. Myślę, że to jest dobra, charakterystyczna data, bo dzisiaj są właśnie imieniny Anny. Co tutaj chcemy zrobić? W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo tak mogliśmy o takie pieniądze ubiegać się w ramach tych programów. Dostaliśmy dofinansowanie, mamy przyrzeczenie, mamy podpisaną umowę na kwotę 190 tysięcy złotych. Natomiast całość inwestycji, prac remontowych związanych z samą wieżą i obejściem, czyli schodami, które prowadzą do wieży, całość prac jest przewidziana na kwotę 420 tysięcy złotych. I cóż za to chcemy zrobić? Remont schodów, remont samej wieży, ale więc elewacji, to co widać, czyli okna, drzwi, taras widokowy ulegnie też modernizacji, a więc te blanki zostaną, ale wypełnione szybami bezpiecznymi, tak żeby można było podziwiać widok, bo widok na Szczawno z tego miejsca jest bardzo ładny. W środku również wieża uzyska podświetlenie. Budowla jest piękna, zabytkowa, historyczna, natomiast wymaga, tak jak to jest kobieta, Anna, tak? Czyli jak kobieta wymaga od czasu do czasu nowej sukienki i chcemy właśnie dodać blasku tej wieży, a więc zmienić elewację, zrobić podświetlenie, wewnątrz remont stropów, remont schodów, remont tarasu widokowego i remont też na górze, na szczycie. Myślę, że ten taras widokowy będzie cieszył się powodzeniem wśród odwiedzających Szczawno, także będą mogli podziwiać przepiękną panoramę Szczawna. Pierwsze informacje na temat wód mineralnych z terenu Szczawna Zdroju pojawiły się już w średniowiecznych zapiskach. Miejscowość stała się znanym kurortem uzdrowiskowym w XVII wieku. Ciekawą historię kryje w sobie nie tylko samo miasto, ale i budynki znajdujące się w jego obrębie, w tym wieża świętej Anny. Władze Szczawna Zdroju nie mogły wybrać lepszej daty na ruszenie z remontem wieży Anny, ponieważ w przyszłym roku, w 2018, minie 200 lat od uroczystego otwarcia wieży Anny tutaj w Szczawnie. Ono się odbyło 18 sierpnia 1818 roku. Architektem był geograf, podróżnik, który wtedy przebywał na kuracji w Szczawnie, Józef Rabe, a zleceniodawcą Samuel August Zemplin, lekarz uzdrowiskowy, który pracował tutaj dla Hochbergów. Wieża upamiętnia ówczesną właścicielkę Szczawna Zdroju, księżnę Annę von Anhalt-Cotten-Pless, która wniosła Hochbergom w Wianie księstwo pszczyńskie. To właśnie dzięki małżeństwu Hansa Heinricha VI z księżniczką Anhalt z Pszczyny Hochbergowie weszli do najwyższej arystokracji niemieckiej i odziedziczyli ogromne latyfundia na Górnym Śląsku. Zyskali tytuł książąt von Pless. Anna była typową romantyczką i wieża Anny jest budowlą romantyczną. W tamtych czasach bardzo modne były takie punkty na trasach szlaków turystycznych, kwitła turystyka. Właśnie Annie i jej mężowi zawdzięczamy budowę Starego Książa, dzikiej promenady w Książu, Szwajcarek. To było małżeństwo, które gościło w swoich dobrach Goethego. Hans Heinrich VI, mąż Anny, był jedynym Hochbergiem, który został odznaczony orderem Orła Białego przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oni także przeżyli wojnę, najazd napoleoński na Dolny Śląsk, ale wieża Anny upamiętnia właśnie tę księżniczkę, która słynęła z działalności charytatywnej, która dała się zapamiętać jako anioł dobroci 100 lat przed księżną Daisy, która została pochowana w kościele świętego Mikołaja w Świebodzicach. Portret Anny jako świętej znajdował się również w kaplicy, nieistniejącej kaplicy zamku Stary Książ i był namalowany przez Tischbeina. Ten portret dzisiaj znajduje się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Jego autorem jest Gustav Otto Miller, a został namalowany według Tischbeinowskiego oryginału w 1881 roku. Koniec remontu wieży świętej Anny zaplanowany jest na 15 października 2017 roku.